Cześć, witam serdecznie. Słuchajcie, krótki, ciekawy dosyć temat. W dniu wczorajszym byłem na pogrzebie mojego kolegi ojca. Pan Stanisław, no on niestety zmarł dosyć, no można powiedzieć, że dosyć przedwcześnie, bo mógł sobie trochę pożyć jeszcze, a więc tak, słuchajcie, on już zmarł wcześniej, tutaj dużo dni wcześniej, bo tam sekcja była, zwłoki itd. Tak więc wróciłem po prostu z pogrzebu, miałem swoje sprawy do załatwienia i powiem wam o tym, co się stało wieczorem. Jeden krótki epizod, ale bardzo znaczący, bardzo konkretny i taka klasyka gatunku, jak ja to nazwę, klasyka gatunku kontaktu ze zmarłymi. To znaczy, w jaki sposób oni się kontaktują z nami. No słuchajcie, byłem, mówię, na pogrzebie, ja tam tej pana Stanisława bardzo dobrze znałem, wiele razy do niego w domu byłem, jak tam się gdzieś tam, jakbyśmy młodzi, to po prostu no bawiliśmy się tam, a u niego po prostu no, dużo razy byłem w domu. No i tak, wieczorem, godzina, już nie wiem, która, wrzucę wam wszystkie teraz screeny, to znaczy screeny, zdjęcia z ekranu, która była godzina i zdjęcie takiej butelki z wodą. Więc pisałem sobie tam jakiś tam scenariusz, coś tam, ale to w ogóle o inny projekt chodzi. No nie pamiętam, która była w pół do 10 wieczorem. No i słuchajcie, siedzę sobie, a na stole stoi, na ławie, dokładnie w pokoju stoi butelka, woda mineralna, teraz załączam screen. Butelka nie była ruszana 3 dni, stała w tym samym miejscu, bo było tak, że ja tam za bardzo wody nie piłem z tej butelki, ponieważ mieliśmy inne butelki w kuchni, więc z jakimiś tam orężadami, z jakimiś sokami, więc ta butelka stała po prostu sobie nieruszana przez 3 dni. Siedzę sobie i w pewnym momencie tak jakbyście, jakby to nazwać, to jest tak jakbyście była butelka wciśnięta z wodą gdzieś na przykład, tak jakbyście palcem ją wciśli na przykład i takie wciśnięcie było. Ja sobie siedzę i to był taki dźwięk, jakby ktoś ją, wiecie, jakby się nagle zwiększyło jakieś ciśnienie w tej butelce i ona by odbiła. Tak w środku, tak by wypukła. Taki czask był. Ja siedzę przy biurku, bo byłem odwrócony od tej, od ławy, od tej butelki. No i mówię, tak sobie myślę, w myślach. No ładnie, mówię, no Stanisław przyszedł, chyba dać znak, że jest i żyje. I automatycznie przyszło mi na myśl. Zacząłem sobie po tym puknięciu około 10 sekund. Postanowiłem sobie w myślach dać taką jakby myśl, myśleć o Stanisławie i myślę, Stanisław, tak w myślach, Stanisław, jak żyjesz, zrób to jeszcze raz, daj znak, że żyjesz, zrób to, potwierdź, że tu jesteś i daj znać. I wierzcie mi, że minęło 5 sekund i butelka drugi raz zrobiła czask. To było tak niezwykłe, to było tak pewne, to było tak, moim zdaniem, piękne po prostu to potwierdzenie. To nie był przypadek, mówię, butelka stała 3 dni. Jak widzicie, jest załączone zdjęcie tej butelki, butelka nawet nie była pognieciona, tam nic nie było. I po prostu jak pomyślałem sobie po tym czasku, no mówię, po 10 sekundach, to nastąpiło takie drugie uderzenie ze środka, tak z tej butelki, takie odczaśnięcie tego plastiku. No było to niezwykłe i jest to, mówię, dosyć ciekawe, a co jeszcze wam powiem, no to widać, że po prostu dzisiaj był dzień, to jest dosyć ważne, bo tutaj pan Stanisław akurat zmarł już, mam nadzieję oczywiście, że nie urażę w jakiś sposób tu rodziny, no bo jest to osoba znana tutaj w moim rejonach, która zmarła, a co wam powiem, to tu warto wspomnieć, że mówię, on wcześniej zmarł już wiele dni wcześniej, a dzisiaj, wczoraj był dokładnie pogrzeb i dopiero właśnie w dzień pogrzebu zaistniała ta sytuacja. I co jeszcze, to wszystko wskazuje na to, że te osoby, które no, przychodzą zmarłe, jak ich dać znać, tu jest ewidentny przykład, ewidentny dowód na to, że one czytają jakby w naszych myślach. Widzą myśli naszej jakby duszy, naszego umysłu. One oczywiście nie mogą nic powiedzieć, mogą dać tylko znak.
bo powiedziałem, nie będę się powtarzał, jaka stacja wynikła. Nagrywam dopiero dzisiaj. Wczoraj byłem taki nakręcony trochę przez to zdarzenie. Chciałem nagrać to, ale mówię, a niech coś jeszcze taki tam wieczorem coś tam wyjdzie, by się coś zdarzyło, to. No, uliczka, czaska. Dziwna sytuacja akurat. Czemu akurat teraz? Ale to nie jest akurat chyba ten znak. Taki dodatkowy, więc mówię, wczoraj byłem nakręcony trochę na to, mówię, a nagram wieczorem, ale mówię nie. Spokojnie, wyśpię się i wrzucam. Tak więc krótki odcinek dzisiaj. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, hejka.